Annuncio vobis gaudium magnum Habemus yeah. papam Udział świeckich w urzędzie prorockim Chrystusa. Katecheza Świętego Jana Pawła II, wygłoszona 26 stycznia 1994 roku. Drugi Sobór Watykański twierdzi, że wszyscy członkowie Kościoła, mistycznego ciała Chrystusa, mają udział nie tylko w godności i posłannictwie Chrystusa, najwyższego i odwiecznego kapłana, jak powiedzieliśmy w katechezach poświęconych kapłaństwu powszechnemu, lecz również w godności i posłannictwie wielkiego proroka, o czym będziemy mówić podczas dzisiejszej katechezy. Odczytajmy na nowo konstytucję Lumen Gentium, według której Chrystus pełni swe prorocze zadanie aż do pełnego objawienia się chwały, nie tylko przez hierarchię, która naucza w jego imieniu i jego władzą, ale także przez świeckich których po to ustanowił świadkami, oraz wyposażył w zmysł wiary i łaskę słowa, aby moc Ewangelii jaśniała w życiu codziennym, rodzinnym i społecznym. Jak wynika z tego tekstu, sam Chrystus ustanawia swymi świadkami świeckich, wyposażając ich w zmysł wiary oraz łaskę słowa, aby realizowali cele ściśle kościelne i apostolskie. Świadectwo i posługa słowa mają bowiem sprawić, że Ewangelia Chrystusowa zajaśnieje w świecie, czyli w różnych środowiskach, w których świeccy żyją i wypełniają swoje ziemskie zadania. Sobór dodaje: Ta ewangelizacja, to znaczy głoszenie Chrystusa, dokonywane zarówno świadectwem życia, jak i słowem, nabiera swoistego charakteru. I szczególnej skuteczności przez to, że dokonuje się w zwykłych warunkach właściwych światu. Cechą charakterystyczną powołania świeckich do udziału w urzędzie prorockim Chrystusa, świadka prawdomównego i wiernego, jest ukazywanie, że nie ma sprzeczności pomiędzy naśladowaniem Go a wypełnianiem zadań, których muszą się oni podejmować ze względu na swój charakter świecki. Oraz że dochowanie wierności Ewangelii służy uzdrawianiu i udoskonalaniu instytucji i struktur doczesnych. Teraz z kolei, w ślad za soborem, należy ściślej określić naturę świadectwa oraz owego, można powiedzieć, profetyzmu ludzi świeckich, jak również całej wspólnoty chrześcijańskiej. Mówi o tym Jezus, gdy zwraca się przed wstąpieniem do uczniów. Gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami. Zarówno sprawowanie kapłaństwa powszechnego, jak i misja dawania świadectwa są możliwe dzięki interwencji Ducha Świętego. Nie chodzi tu tylko o charakter prorocki, związany ze szczególnymi charyzmatami, mieszczącymi się w porządku naturalnym. Jak niekiedy pojmuje je język współczesnej psychologii i socjologii. Chodzi tu raczej o profetyzm zakorzeniony w porządku nadprzyrodzonym, który pojawia się w wyroczni Joela, przytoczonej przez Piotra w dniu pięćdziesiątnicy. W ostatnich dniach będą prorokowali synowie wasi i córki wasze. Jest to głoszenie, przekazywanie, ożywianie serc objawionymi prawdami, bogatymi w nowe życie. Które udziela Duch Święty. Dlatego też Sobór twierdzi, że wierni świeccy są ustanowieni świadkami i zostają wyposażeni w zmysł wiary i łaskę słowa. Natomiast adhortacja apostolska Chrysti Fideles laici dodaje, że są oni uprawnieni i zobowiązani do tego, bez wiarą przyjęli Ewangelię i głosili ją słowem i czynem, demaskując śmiało i odważnie wszelkie przejawy zła. Wszystko to jest możliwe dzięki temu, że otrzymują oni od ducha świętego łaskę wyznawania wiary i znajdowania najlepszego sposobu wyrażania jej i przekazywania wszystkim. Świeccy chrześcijanie, jako synowie obietnicy, są ponadto wezwani do świadczenia w świecie o wielkości i bogactwie nadziei, którą żywią w swym sercu nadziei płynącej z nauki i dzieła Jezusa Chrystusa. Który umarł i zmartwychwstał dla zbawienia wszystkich. W świecie, który pomimo różnych pozorów często przeżywa lęk z powodów wciąż nowych rozczarowań, doznawanych w obliczu ograniczeń, braków, a nawet pustki, przebijającej z wielu struktur powołanych do uszczęśliwiania ludzi na ziemi. Świadectwo nadziei jest szczególnie potrzebne, by kierować duszę na drogę poszukiwań życia przyszłego. Wyrastającego ponad względne wartości rzeczy tego świata. Ludzie świeccy, służący Ewangelii poprzez struktury życia świeckiego, mają tu do spełnienia szczególnie ważne zadanie. Ukazują, że nadzieja chrześcijańska nie zakłada ucieczki od świata, ani rezygnacji z pełnej realizacji ziemskiej egzystencji, lecz jej otwarcie na transcendentny wymiar życia wiecznego, bo tylko ono Nadaje tej egzystencji prawdziwą wartość. Wiara i nadzieja pod wpływem miłości pozwalają ogarnąć świadectwem całe środowisko życia i pracy ludzi świeckich, powołanych do tego, by moc Ewangelii jaśniała w życiu codziennym, rodzinnym i społecznym. Moc Ewangelii objawia się w stałym nawracaniu duszy do Pana, w walce przeciw mocą zła. Działającym w świecie, w naprawianiu szkód wyrządzanych przez ukryte lub jawne siły, które starają się odwrócić uwagę ludzi od ich przeznaczenia. To właśnie moc Ewangelii promieniuje z codziennej postawy chrześcijan. Kiedy w każdym środowisku i we wszystkich okolicznościach pozostają odważni, kiedy nie boją się ujawniać swych przekonań, pomnij na słowa Jezusa. Kto się bowiem mnie i słów moich zawstydzi, tego i Syn człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w swojej chwale oraz w chwale Ojca i świętych aniołów. Kto się przyzna do mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn człowieczy do Niego wobec aniołów Bożych. Moc Ewangelii ujawnia się również wtedy, gdy cierpliwie znosimy różne próby. I postępujemy jak świadkowie Krzyża Chrystusowego. Mocy Ewangelii oczekuje się nie tylko od kapłanów i zakonników, pełniących misję szafarzy słowa oraz łaski Chrystusowej. Potrzebują jej również świeccy, aby ewangelizować środowiska i struktury świeckie ich codziennego życia. W tych sektorach świata ich świadectwo jest bardziej wyraziste i może okazać się niezwykle skuteczne, poczynając od sfery życia małżeńskiego i rodzinnego, jak przypomina sobór. Dla nich, oraz dla wszystkich uczniów Chrystusa, powołanych, by być prorokami wiary i nadziei, prosimy o moc, którą można wyprosić jedynie u Ducha Świętego, stałą i gorliwą modlitwą.